Dzień modny wszystkim i dzień modny bardzo. Witam wszystkich modów. Jak asertywnie rozmawiać z pracownikami? Pierwsza rzecz oczywiście, pamiętajcie, że pracownicy dla nas to są nasi jednocześnie i dostawcy i klienci. To, że akurat są pracownikami, jest to stan obecny w tej chwili i bardzo często w ogóle zdarza się tak, że nasi członkowie zespołu w przyszłości będą naszymi liderami, ponieważ pracujemy obecnie w bardzo dynamicznych organizacjach i te zespoły się zmieniają tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Jak wiecie, już powtarzałem chyba w zeszłym tygodniu, asertywność jest to umiejętność komunikacji, tak, a czy taka postawa, która pozwala Wam dbać o swoją przyszłość, o swoje oczekiwania, o to, o swoje cele, o własne korzyści, natomiast cały czas z poszanowaniem drugiej osoby w relacji. Komunikacja między mną a zespołem to jest pół na pół komunikacja moich osobistych celów i celów firmy. Wy z jednej strony komunikujecie asertywnie, ja chcę to i to i to, a nagle jak mówicie, że firma chce to i to i to, jest zupełnie co innego. Twoje osobiste cele muszą być spójne z celami z firmy, albo znaleźliście miejsce, firmę, w której cele, wartości są zbieżne z Twoją, albo Ty sam pokochałaś te cele, czyli w wyniku pracy nad sobą przejęłaś jakby te wartości, oczekiwania, nagle Twoja komunikacja asertywna ja jest jednoznaczna, ja i firma, ja i moi klienci, ja i klienci moich klientów, ja i klient końcowy. Jeżeli to jest wspólny przekaz, to asertywność może w tym momencie wystąpić. Później asertywność wymaga też niestety zrozumienia i słuchania drugiej osoby. Oczywiście na końcu nie musi być tak, że my się godzimy na to, co mówią nasi członkowie zespołu, ale musimy ich wysłuchać, ponieważ bardzo często jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy z perspektywy drugiej osoby i ta perspektywa może nam podsunąć też inny sposób przekazania informacji, którą musicie dać, tak? Po drugie, wysłuchanie opinii daje też większe poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty z drugą osobą w relacji, czyli nawiązujecie automatycznie bardzo fajne relacje do przyszłej współpracy, zrozumienie i zaufanie, tak? To jest ważna sprawa. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro. Cześć! Failure Mode and Effect Analyze. Dlaczego warto tę metodę stosować i co w tej metodzie jest ważne, kluczowe? Dlaczego warto ją mieć w tyle głowy? Słuchajcie, mówi się często no risk, no fun, tak? Nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Ryzyko wielokrotnie podnosi korzyści finansowe, jeżeli się uda nam to ryzyko przezwyciężyć i uzyskać efekt, który jest obarczony pewnym ryzykiem. Według mnie sukces prowadzenia biznesu, czy to produkcyjnego, czy to usługowego, generalnie tego biznesu, gdzie klient oczekuje efektu naszej pracy, polega na tym, żebyśmy my to ryzyko eliminowali, żebyśmy tak naprawdę nie przerzucali na klienta problemów, żebyśmy tak naprawdę byli taką bardzo fajną osłoną, taką tarczą, która eliminuje ryzyko dla klientów. Z perspektywy takiej biznesowej prowadzenia interesów, to ryzyko składa się z takich trzech elementów. Przede wszystkim ryzyko wiąże się z tym, jak bardzo mnie zaboli, czyli organizacje, ile będziemy musieli zapłacić pieniędzy za niepożądaną sytuację, która się może zdarzyć. Drugi element ryzyka to jest to, jak często taka sytuacja może się zdarzyć, albo jak często się zdarzyła taka sytuacja. Jeżeli zauważyliśmy, że coś miało dotychczas tyle i tyle razy sytuację, to prawdopodobieństwo jest większe. Tutaj, jeżeli pamiętacie nasze wcześniejsze rozmowy na temat histogramu, to właśnie histogram pokazuje historyczną ilość zdarzeń, nasze obserwacje i z histogramu widzimy prawdopodobieństwo, czyli jak bardzo jest prawdopodobne to zdarzenie. To jest taki drugi element ryzyka. A trzeci element ryzyka, który działa zmniejszając ryzyko, tak? Bo tamte dwa pierwsze działały zwiększając ryzyko. I trzeci element, co my robimy obecnie w naszych sposobach, w naszym działaniu, w naszych procesach, żeby wyeliminować tą sytuację, może ją szybko zaobserwować, prewencyjnie zadziałać, tak? To byłoby najlepiej. Albo jeżeli nie, to czy możemy to skontrolować, czy możemy zatrzymać na jakimś etapie, czy możemy nie dopuścić do tego, żeby klient się o tym dowiedział. Cała metoda w sumie polega na tym, żeby element, który analizujemy, proces, maszynę, produkt, rozbić na jak najwięcej elementów cząstkowych, czyli jak proces mamy
Proces dzielimy na etapy, każdy etap po kolei dzielimy i dla każdego z tego etapu w procesie analizujemy właśnie, jakie błędy możemy popełnić. Drugim elementem dla każdego z tych etapów procesu jest to, jakie mamy dane historyczne, czyli jak często coś takiego się zdarzyło. I tu patrzymy w przeszłość. FMEA to jest nic innego jak dokładne analizowanie przyszłości, przeszłości i teraźniejszości. Znowu, nie znam lepszego narzędzia, żeby poznać dokładnie proces niż FMEA. Jeżeli chcecie, załóżmy, zaczynacie pracę, przyjmujecie jakieś obowiązki, nowe obszary, proponuję zawsze zróbcie FMEA procesu, w którym bierzecie udział. Zróbcie FMEA procesu, za który jesteście odpowiedzialni. Nic nie da Wam takiej pewności jak tego typu analiza. Uważam, że każda firma powinna zrobić FMEA procesu biznesowego. Kiedy jest dobry czas na Six Sigma? Jak wiecie, jestem Master Black Beltem Lean Six Sigma. Na Lean Six Sigma zjadłem, jak to się mówi, zęby. Dobry moment na Six Sigma to jest na pewno ten moment, kiedy wdrażanie projektów i metod Six Sigmowych jest skuteczne. W każdym razie, jeżeli tematy wracają Wam cyklicznie, a Wy nie znacie rozwiązania, to wtedy może jest to dobry moment na Lean Six Sigma, ponieważ Lean Six Sigma nie jest metodą tanią i nie jest metodą szybką, natomiast bardzo skuteczną i konkretną i dokładną. Dlatego też warto to ciężkie działo wytoczyć na problem, który jest trudny do rozwiązania i Wasze wcześniejsze metody nie skutkowały. Wiecie, że często się mówi, że Six Sigma to jest dobre narzędzie tylko tam, gdzie się dużo mierzy, gdzie jest masowa produkcja, gdzie jest wielka powtarzalność. Tam się łatwiej prowadzi Six Sigmowe projekty, szybciej można przejść przez analizę, ale wcale to nie oznacza i nie ogranicza Lean Six Sigma tylko do tych obszarów. Dobry moment na Lean Six Sigma jest wtedy, kiedy jest wsparcie odgórne, czyli tak naprawdę Lean Six Sigma świetnie się sprawdza jako narzędzie zrozumiane i stosowane przez całą organizację, wspierane przez górę, przez zarząd, przez dyrektorów, przez tak zwanych sponsorów, którzy rozumieją, na czym polega Six Sigma i muszą widzieć w tym narzędzie w osiąganiu swoich własnych sukcesów albo własnych efektów albo efektów działu. Momentem, kiedy warto wdrażać Six Sigma, jest nakierowanie swoich celów i strategii na koszty złej jakości. Warto przed wystąpieniem na tą drogę Six Sigma pokusić o pewne pomiary kosztów złej jakości, czyli ile my tracimy pieniędzy na tym, że relacje pomiędzy dostawca a klient na wielu obszarach jest źle realizowana. Tak? Dobrą sytuacją na przykład jest pewna świadomość procesowa, czyli relacji właśnie dostawca-klient, bo jeżeli tego nie będzie wcześniej, to Wasze projekty Six Sigma zaczną się głównie od edukowania wszystkich naokoło, co to jest proces, co są klienci, co są dostawcy i dlaczego mówimy o problemach jakościowych na każdym etapie realizacji zleceń i produkcji, nie tylko na produkcji, więc to może spowodować więcej dyskusji i znowu to będzie trwało dłużej. Hej, cześć, do jutra! Postanowiłem zrobić w ramach naszych live'ów, w ramach naszych spotkań na naszej grupie szkolenie. Szkolenie pełnowartościowe, szkolenie na końcu którego będę rozdawał certyfikaty. Szkolenie to, słuchajcie, będzie z konkretnych narzędzi, które przydają się też w pracy. Szkolenie z 7 narzędzi jakości. Akurat uważam, że te 7 narzędzi jakości jest to podstawa podstaw. To szkolenie będzie bezpłatne, czyli nie będziecie musieli za nie nic płacić, ale nie jest za darmo, ponieważ będziecie musieli wykonać kilka rzeczy w ramach tego szkolenia i po to też, żeby to szkolenie zaliczyć. To szkolenie, słuchajcie, będzie wyglądało w bardzo ciekawej formie. Mianowicie, za każdym razem będzie najpierw teoria o 10.10 i później chciałbym, żebyście się połączyli w pary. Wiem, że jesteście daleko w różnych miejscach na świecie, ale zobaczcie, jak technologia obecnie dzisiaj pozwala ten dystans skrócić. Ale chciałbym, żebyście w parach rozwiązali bardzo proste zadanie, które będzie przekazane na końcu tego każdego odcinka. I na stronie musicie pokazać zdjęcie z jednym waszym wspólnym komentarzem. Więc powiedzcie mi, czy jesteście zainteresowani taką formą szkolenia, czy jest to coś ciekawego, czy będziecie chcieli wziąć udział. Jeżeli tak,
to napiszcie tutaj pod postem, tak, biorę udział albo się zapisuję. Generalnie chciałbym widzieć wasze zaangażowanie przez 7 dni, zaangażowanie z drugą osobą, wspólne przemyślenie ćwiczenia, wykonanie zadania, zaraportowanie zadania i za to będzie certyfikat. No, hej, cześć, trzymajcie się. Dzień modny bardzo, dzień modny wszystkim. Słuchajcie, to jest wyjątkowa chwila. Widzicie tutaj grupa. Cześć, właśnie, pozdrówcie wszystkich. To jest moment, kiedy my poza naszymi spotkaniami w świecie wirtualnym na Facebooku spotkamy się w realu w końcu i rozmawiamy z praktykami, którzy, słuchajcie, stosują metody ciągłej poprawy, starają się być sami mistrzami osobistej doskonałości i razem z całą załogą 1500 osobową chcą jakby zaszczepić im te metody. My jesteśmy dzisiaj w miejscu, gdzie uczymy się od nich, jak być jeszcze lepszymi mistrzami. I właściwie ja nie mam dzisiaj dla was żadnego takiego tematu. Chciałem tylko wam powiedzieć, że zaczęło się jakby taka nowa rzeczywistość, nie, wśród modów. Nie tylko jeszcze na live codziennie o 10:10, ale też w realu. I słuchajcie, w związku z tym, że nas tutaj ciągną, a cię nie ciągną, popychają, żebyśmy jak najszybciej zrealizowali naszą agendę spotkania, musimy lecieć. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia jutro, hej, cześć. Dzień modny bardzo, dzień modny wszystkim, cześć, cześć, hej. Tam. Pozdrowienia z trasy po zlocie. Było, słuchajcie, powiem wam szczerze, dla mnie, więc to było pełno emocji, mega fajni jesteście na żywo, tak samo jak w grupie. Więc słuchaj, Wojtek, powiedz mi, jak tam było? Cześć wszystkim, zacznę od podziękowań dla Przemka, który zrobił mega robotę, koordynując naszą całą wizytę w Volvo. Ten, kto nie był, niech żałuje. Zlot, ja tak go mniej więcej sobie wyobrażałem. Na pewno fajną opcją była wycieczka do Volvo, bo to był taki dodatkowy entertainment, bym powiedział. I na pewno zbudowany byłem tym, że jest tyle wartościowych osób w naszej grupie. Też dziękuję za to, że podzieliliście się tak bardzo tym, co robicie, z jakimi problemami się borykacie, albo jak niektóre problemy się rozwiązali. To było super. Delta może przyjąć dwie wartości, jak wiecie. Delta równa 0 i delta różna od 0. Delta równa 0 jest to bardzo fajny stan, do którego dążymy za każdym razem, jako mistrzowie osobistej doskonałości. I ten stan mówi o jednej prostej rzeczy, że właśnie znalazłem świetny sposób na to, żeby dostarczyć mojemu klientowi osobistemu dokładnie to, czego on chce. Musimy zrobić wszystko, żeby przy kolejnej sytuacji powtarzać to w ten sam sposób, ponieważ to jest tam dobra praktyka. Twórzmy sobie własną książkę kucharską w pracy na te wszystkie dobre metody, które żeście zweryfikowali, do których jeszcze dotarli, stworzyli. Jeżeli to spełnia oczekiwanie, róbcie to w ten sam sposób. Dużo jest czynników wokół nas, które wpływają i chcą nas z tej delty równej 0 wytrącić. I dobrze, trzeba dziękować, ponieważ jeżeli tego by nie było, to nasze życie i praca byłaby nudna. A tak, to cały czas mamy challenge tak zwany. Natomiast ta delta równa 0 nie jest naszą agnią, jest naszym takim impulsem do zmian. Nie powinniśmy zmieniać nic, jak jest delta równa 0. Słuchajcie, delta różna od 0, uważam, jest to jedynie słuszna definicja problemu. Natomiast to nie jest łatwo. To jest ciężko wiedzieć, jaka jest delta. Zgadzam się, bo trzeba mieć weryfikowane, mierzalne oczekiwania klientów. Trzeba mieć zmierzane efekty, mierzalne efekty swojej pracy. Trzeba to później porównać. Trzeba chcieć to zrobić i trzeba mieć pewną też wiedzę, umiejętności. Ja nie mówię, że to jest łatwe. Ten drogowskaz nie jest łatwy, ale jedynie słuszny. Jeżeli ktoś przyjdzie, jakiś wasz klient wewnętrzny, osobisty, i rzuci wam na stół problem, mówiąc, słuchaj, pach, masz problem, zajmij się tym, tak? Od razu, już, natychmiast, o, do roboty, leć. To mistrz osobistej doskonałości powie, hej, hej, momencik, momencik, i zada jedno ważne pytanie, zanim ten klient wewnętrzny ucieknie, tak? No bo inaczej będę musiał go gonić i szukać później możliwości rozmowy kiedy indziej, więc póki on jest, okej, dobrze, ale jak powinno być? I kto mówi, że tak powinno być? Skąd my wiemy, że tak powinno być? I teraz, jeżeli wiemy, jak powinno być, jest to zweryfikowane od klienta zewnętrznego albo od właściciela firmy,
albo od kolegi mojego, taka jest gradacja klientów, to wtedy warto działać. Nie marnujmy czasu na rzeczy, które nie są problemami. Trzymajcie się, hej, do jutra.